Piękny koncert dzisiaj. Kilka razy pani wspomniała, że jest to przedostatni koncert z takiego dużego projektu dwuletniego, czyli z Wielkiej Trasy Akustycznej. Tak przewrotnie trochę zacznę, ale cofnę się do początku grudnia, do pani relacji live z Instagramu, kiedy była pani w Stanach Zjednoczonych. Zostały wtedy 3 odcinki My Way chyba do wyemitowania w telewizji i mówiła pani o końcu trasy akustycznej i że po tym końcu trasy akustycznej planuje sobie pani zrobić taką króciutką przerwę. I zastanawiam się, czy taki artysta, kiedy tak dużo pani miała teraz tych koncertów, wytrzyma długo bez sceny? Pewnie tak na bardzo długo sceny nie uda mi się zostawić, chociażby dlatego, że mam 30-lecie i ten jubileusz jest tak piękny, że zobowiązuje. Ale ta regeneracja i czas na regenerację jest naprawdę bardzo, bardzo potrzebny. Potrzebuje tego moja skóra, która cały czas przyjmuje codziennie ogromne ilości makijażu. Nie mówię, że są grube warstwy, ale praktycznie po 18 godzin mam makijaż. Przyznam szczerze, że czasem jestem tak zmęczona, że go nie zmywam i rano przychodzi ekipa do mnie do pokoju w hotelu i ja mam cały czas ten sam makijaż, tylko już zniszczony. Zmywam go, nakładam krem, to jest 10 minut i z powrotem mam makijaż. To jest grzech dla skóry, ale no niestety jak pracuję codziennie, pracuję prawie każdy dzień w kalendarzu, nie mam weekendów, dlatego jak już udaje mi się rozepchnąć kalendarz, no to robię tak, że mam ten tydzień plus powiedzmy samolot jeszcze, czyli podróż na drugą stronę planety, no to robię tak, że nie mam co prawda weekend, ale 2-3 razy w roku staram się mieć te takie krótkie przerwy, żeby trochę odetchnąć, zmienić otoczenie. Potrzebuję bardzo regeneracji energetycznej też, dlatego że ja cały czas daję. Po to są te koncerty, żeby nakarmić ludzi dobrą energią, dobrym słowem, żeby dać ludziom otuchy, odwagi, nadziei, miłości. Ja to po prostu cały czas robię. I jak się tak dużo daje, to trzeba się regenerować. Ja po prostu nie daję sobie tego czasu na regenerację, więc po to jest mi potrzebna ta przerwa. Tak właściwie tych parę dni, które miałam zaraz po koncercie sylwestrowym, to jest dopiero początek tej regeneracji, która jest mi potrzebna. A takie wakacje, mimo że na Instagramie akurat miałam jeden taki, powiedzmy, lżejszy dzień, bez takich trudnych, bardzo nieprzyjemnych zabiegów, skorzystaliśmy z tego i moja asystent zrobiła piękne zdjęcia, takie pamiątkowe z wakacji. Bardzo się cieszę w ogóle, że tak pięknie zostały przyjęte. To był jeden taki dzień, powiedzmy, kiedy się poczułam trochę taka mocniejsza. Generalnie moje wakacje nie wyglądają tak, jak można sobie wyobrazić, że ja nie leżę po prostu z drinkiem pod palmą i tam się opalam całe dnie. Moje wakacje od lat wyglądają tak samo. Polegają na tym, że ja wylatuję do lekarzy, którzy z różnych stron świata, którzy akurat umiejscowieni są w tych miejscach, które znalazłam, medycyny wschodniej. To są naturalne sposoby odzyskiwania takiej witalności naturalnej, z którą się gdzieś tam człowiek rodzi i którą zatracamy. Więc moje dnie właściwie są bardzo gęste nadal, co prawda bez zegarka tak bardzo i nie w takim pośpiechu i jednak bez makijażu, ale ja mam stawiane bańki, to jest bardzo bolesne, jak ktoś miał kiedyś bańki, to wie. Akupunkturę, to tak po 56 igieł, po to, żeby uruchomić system obronny, żeby rozpoczął organizm regenerację. Czasami laserów też używają lekarze, żeby rozbić napięcia mięśniowe. Mam tak ogromne napięcia mięśniowe przez to, ile rzeczy dźwigamy, kompresję i tak dalej. Taki zwykły masaż już na moim etapie życia niestety nie wystarczają. Więc to są takie bolesne zabiegi, które rozbijają napięcia mięśniowe, które biorą się z przewlekłego stresu, bo ja codziennie przyjmuję olbrzymią dawkę stresu. Blues, proszę Państwa, oczywiście nigdy za dużo bluesa. Czy dobrze nas Państwo słyszycie? Na górze też? I widzicie też? Ja też was widzę, słuchajcie. Drodzy Państwo, to jest wieczór dla was. Weź głęboki oddech, na chwilę się zatrzymać. Coraz rzadziej zdarza nam się zatrzymać. Wszystko i wszyscy nas poganiają.
Pytają wszyscy, skąd jesteś i co robisz. To im wystarczy, że im